Polskie media milczą o pozytywnych przykładach, przypadkach, o ludziach sukcesu, o tym, że komuś się udało, że ktoś coś zrobił wielkiego z niczego, albo że zrobił coś malutkiego, mimo przeciwności losu. Polskie media nie są zainteresowane promowaniem pozytywnych postaw. I nie jest to oczywiście odosobnione, bo tak jest na całym świecie, choć w Polsce wyjątkowo rzeczywiście wydaje się, że ta nasza narodowa zawiść przekłada się właśnie także na media. I dotyczy to różnego rodzaju mediów, nie tylko telewizji oczywiście, ale najbardziej w telewizji to jest widoczne, że mówi się o skandalach, o kryzysach, o upadłościach, o bankructwach, natomiast nie mówi się o tym, że ktoś, i w tym przypadku przywołam przykład kobiet, ponieważ działam aktywnie w Kongresie Kobiet, czyli że jakaś kobieta w małej miejscowości, zamiast załamywać ręce i siedzieć i płakać i czekać, że ktoś jej w czymś pomoże, bierze sprawy w swoje ręce, zakasuje rękawy, zakłada działalność gospodarczą, a z tego rozrasta się wielka firma, która daje pracę całej miejscowości, z której pochodzi ta kobieta. I ona robi więcej dla tych ludzi, dla ich rodzin, dla całej lokalnej społeczności, niż jakiekolwiek medium informując o kryzysach, katastrofach, bankructwach itd.